Cześć, jestem Kładzi, witam was w kolejnym odcinku Let's Play Lego Batman. Powoli zbliżamy się do końca. Tak, kurde, za każdym razem wspominam o tym przy kończącej się seriach, że już się zbliża koniec, jeszcze tylko kilka odcinków i tylko zasmucam tych, którzy uwielbiają daną serię. No cóż. No ale już się zbliża właśnie ten cały moment, w którym będę kończyć wiele serii naraz. To znaczy... Wieczka. Dobra, nieważne. W każdym razie właśnie niedawno skończyliśmy tam Lego Star Warsy, teraz to. Jeszcze jakieś 2-3 odcinki skończymy Gothica. Co tam jeszcze tam kończymy? Wydaje mi się, że coś jeszcze. Nie no, Saints Row'a z Ernestem, to jeszcze tam trochę tego zostało, ale dobra. W każdym razie następna misja, z tego co pamiętam, znowu będzie strach, tym razem nie samoloty i helikoptery, tym razem ogólnie w postaci człowieka. No, powiedzmy człowieka. Aby. Chcesz to pominąć? Dajcie mi pominąć do pominięcia. Nie obchodzimy tutaj te napisy. Jeśli takie dobre. Oho, pamiętamy z ostatniego odcinka. Ale warciarsko akurat ona miała lornetkę. Ciekawe skąd się to wzięło. No i oczywiście tutaj Batman i Robin skończyli właśnie robotę. Ale to jeszcze nie koniec naszych złoczyńskich spraw. Lecimy do galerii sztuki. Ta-dam! Niespodzianka! Dawać mi farby, chcę napisać Joker tu był. No ale poważnie. Lol, ale się zawieszy ten Joker. Przestał strzelać tak po prostu. Bardzo przydatne są te karabiny do Jokera. Ło! To jest groby. Spróbuję nie zginąć. Wiecie, to jest takie dosyć trudne w grach Lego, jeśli... Dobra, wziąłem serduszko. Czuję się bezpieczniej. Tam ludzie... Szczylają, to się ich zaszczyla. Dobrze, nie żyją. W każdym razie, co my tutaj mamy? Mamy oczywiście, będziemy tutaj spotykać naprawdę sporo takich Lego obrazów, takich wiecie, realistycznych obrazów, tylko że w wersji Lego. Jak wyłapiecie jakieś, znacie się na sztuce i tak dalej, jak znacie się na historii malarstwa, jak znacie takie naprawdę bardzo słynne obrazy i zobaczycie je w postaci Lego, to możecie napisać w komentarzach, dać minutę, co się pośmiejemy razem. O, widzicie to? Widzicie tam to? Założę się, że to jest Lego wersja tamtego obrazu, chyba to się nazywał Krzyk. Chyba. Albo Wrzask? Coś takiego. W pewnym razie, no cóż. Jest sobie taki jeden słynny obraz i proszę bardzo. Pewnie zaraz za chwileczkę znajdziemy Lego wersję Mona Lizy. Tak więc może być śmiesznie. Zobaczmy, co mamy po drugiej stronie. Co nie jest czasem ten cały... Kurde, nie, i pewnie... Nie, nie mam pojęcia. Jak ktoś wie, kto to jest, to może też napisać, czy to jest obraz. A my idziemy dalej. Co to z katar mam? Nie fajnie. Ale chociaż gardło już przechodzi. Tak więc nie najgorzej. Lepszy film z siorpaniem raz na 3 minuty niż w ogóle brak filmów. Czyż nie? To w ogóle zaprzecza się z powiedzeniem... Zapomniałem to powiedzenie, ale... Widzicie, Lego Mona Lisa, po prostu piękne to to. coś w stylu powiedzenie, że lepsza jest jakość niż ilość. No ale no bez przesady, to jest tylko taka mała zmiana. A nie fajnie by było robić przerwę na jakiś tydzień, ponieważ no... Słuchać jakieś tam... O... Nie zdążyłem dopchać. Zobaczmy. Co się tutaj przejęcia nie umy. A, nie. Co beze mnie lejdziesz? Musimy teraz na to poczekać. Stańmy tu. Strach mógłbyś? Czy ja muszę się w ciebie... No patrzcie, jaki miły. Zobaczmy, czy tutaj mam jakiś obraz. Nie mam pojęcia, kto to jest. To jest wygląda... Kurde, nie mam pojęcia.
Tak więc, no cóż, widać, że nie jestem jakimś super ekstra znawcą. To było głupie. Dzięki strach, ale wiesz, trochę nie w porę. Debilu. Ściągę, oj. A co to robiło? A, dobra. Mogę tak zrobić od samego początku, ale niech będzie. Lol, ja już myślałem, że on sam się z siebie tak złapał, jak na przykład w Asasynie albo coś. To by było zbyt miłe Tego też jego się nie znam, a jestem pewny, to wygląda tak bardzo realistycznie, że jestem pewny, że z tego jest jakaś prawdziwa wersja w realnym świecie. Pewnie założę się, o, dobra. Założę się, że zaraz będzie, zaraz znajdzie się komentarz, w którym jedna jakieś 10 wersów z każdymi minutami, bo jakiś znawca się znajdzie. Wszystko jest możliwe. Ale miło by było, gdyby ktoś tak takie coś znalazł. Wypatrzył wszystkie tutaj obrazy i wszystko przetłumaczył. Tego gościa też nie znam. Wygląda trochę jak ten... Pieczka cięcia. Okej, jestem. Miałby co teraz sobie... Fuck! O Jezus, ale debil ze mnie. Jakby co teraz sobie szamam tabletkę do ssania, więc... Do ssania. Do ssania. Tak więc mogę brzmieć jak brzmieć. Nie wiem, chyba coś mówiłem, ale przerwano mi, bym musiał coś tam zrobić. Dobra, nieważne. Tutaj musimy się przedostać przez drzwi. A żeby to zrobić, musimy zrobić przejść przez te drzwi, przez które może przechodzić zagadka. Nie wiem, nie rozumiem dlaczego, ale spójrzcie. Strach też może coś tutaj takiego zrobić. Nie wiem, co to jest. Może, nie wiem, za bardzo fabułę strachu się nie zagłębiałem, ale nie mam żadnego pojęcia, co on tutaj takiego robił. Fuck. I dlaczego mógł przejść przez takie drzwi? Uj. Okay. Jak przejść tam? Pewnie wystarczy strzelić w to by czuć. I jest, proszę bardzo. Ale ty Joker mądry. Ja myślałem, że prawdziwy debil jesteś. Ten obraz już widzieliśmy. Ten obraz nie, ale to jest chyba jakaś królowa, nie wiem, o Izabela, cokolwiek. Nie wiem czy w ogóle. Nieważne. Tutaj ten obraz już też widzieliśmy. Tego już nie, ale to już jest wiadomo co to jest. Tutaj widzę właśnie Sfinksa przerobionego na Lego. Ale ogólnie też pewnie taki obraz ma jakąś swoją nazwę, ale ja go nie znam. A, ładnie strzelić tego na samym środku. Tu mamy jakichś policjantów, którzy się pojawiają z tego co będą chyba tylko tu. To się wydaje. Bo nie wiem, czy kiedykolwiek gdzie to już widzieliśmy, czy kiedyś jeszcze takiego kogoś spotkaliśmy. Tam nie widzę, co tam jest, ale wydaje mi się, że już to widzieliśmy. To już widzieliśmy, to też już widzieliśmy. Ludzie, no obrazy się powtarzają, ale cóż. Od ciebie nie widzieliśmy, tutaj mamy jakiegoś grubaska, którego nie znam. Jak się mam to już cały czas powtarzam przez cały odcinek. Jak jesteś, jak wśród moich widzów jest jakiś znawca obrazów, to może się pochwalić i rozpoznać. O! A to co to? Tam jest też jakiś fajny obraz, tego nie znam. Chwileczka. Okej, już jestem. Ale mi dzisiaj przerywają i ja nie mogę. Miam, miętowe. Dobrze. Rozumiem, że to ma nam otworzyć drzwi. Dokładnie. Powiedzmy drzwi. O, świetnie, słat. Ten ziomek chyba się pojawia jako jeden raz, czy coś takiego. Bo nie wiem, czy widziałem kiedykolwiek jeszcze indziej, w jakiejś innej misji. W każdym razie chodźmy. Tam jest kolejny krzyk. Dobrze, 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 pryskaj sobie dalej. Ja i tak znajdę sposób, żeby przejść. Pewnie. Szczyla i tak dalej. Znowu ta cała Sahara czy coś. Ten obraz chyba już... O, tego nie widziałem. Fajny. Ten chyba widziałem, chociaż mogę się mylić. Ale to jest ta cała królowa i to jest ten cały... Nie wiem, jak mu tam był tamten...
Może to jest on, ten cały... ten Francuz cały. Jak mu tam... Wydaje mi się, że to on, ale mogę się mylić. Ten z rewolucji francuskiej. Nie mam pojęcia. W każdym razie... Jakby to... Trzeba jakoś włączyć te lasery. Trzeba znaleźć sposób na włączenie tych laserów. Nie. Z tej strony też nic nie mam. Nie widzę w ogóle niczego takiego pożytecznego tutaj. Musi być sposób na włączenie tych całych laserów. Bo potrzebne mi są klocki tamte. Lol. Skoro to mnie prowadzi tu, to dokąd mnie prowadzi to? The fuck? Dobra, już nie rozumiem. Tak, gdzie jest włącznik dla... No tak, przecież Joker może sobie spokojnie przecież przez to przejść, bo jest odporny na toksyny, lol. O, teraz dopiero się skumałem, ja nie mogę. To były jakieś obrazy, do których nie miałem zasięgu, nie mogłem zobaczyć. Znowu ten już się powtarzają te obrazy. Ale w każdym razie trochę ich było, więc możecie się rozpisać jak chcecie. Jeśli poznajecie jakiś obraz. To się zaraz przyda, ale teraz sobie wyłączmy to, co to jest. To są pewnie lasery, tak? No, będziemy mogli sobie przejść, zrobić przejście dla Stracha. Mam nadzieję, że Joker tam zostanie. Pewnie. Czemu nie? Szkoda, że Strach nie ma żadnej broni. Tylko swojej łapki. Dobrze. Dobrze. No, the fuck, trafić nie mogłem. Dzisiaj ogółem, kiedy to nagrywam, jest sobota i mam zamiar nagrać jeszcze kilka tam rzeczy na zapas, ponieważ mam humor. Patrz to. A wy to oglądacie w niedzielę. Widzicie, jaka magia? Nie, to bolało. No, dużo was. A, o kurde, zapomniałem, w tym odcinku miałem nie ginąć. Takie sobie wyzwanie zrobiłem, no zapomniałem o nim, nie starałem się nie ginąć. No, trudno. Dobrze. To zaraz. Ty, jak wskoczysz na mapie. Wskoczysz... No co jest? Ja w ogóle nie widzę tego trójwymiaru. Dobrze. Dobra, fajnie, nie spadniesz. Mogę sobie spokojnie to przesunąć. Dobra. I po co mi tutaj wejść? O, zrobimy jeden z wiatraczków. A co ten wiatraczek mi da? Rozumiem, że zwieje tą część, ale na co mi ta część w takim razie? Skoro ja muszę się dostać na drugą. Jezu, no... Kurczę, jarze. Nie kumam, co mi da zwijanie tej części? W każdym razie mogę przejść jeszcze tu i zrobić, poszukać rozwiązania tu. Na pewno ukryta policja. Widzicie. O, jest druga część. Ja rozumiem, że jak się wywijem to, się i też wywieje wejście. A może przy okazji otworzę od razu. O, oczywiście, magia. O, tam był jeszcze jakiś... Ogólnie obrazy już się nie... No, jak już mówiłem, obrazy się całkowicie powtarzają, więc... No, ale sorry za to cięcie, ale... Kliknąłem sobie, a wy nie musieliście tego słyszeć, więc wiadomo. No. Pewnie. O, to nie są zwykłe obrazy. Miło. Dobrze wiedzieć. Chyba miałem kiedyś z tym problem, kiedy nie chciałem się zbierać takich... takiego hejsiwa tak po prostu, bo nie ciągnęło mnie do niego. To po prostu nie rozwalałem tych przedmiotów i nie wiedziałem, kurde, co w takiej sytuacji zrobić.
Dobrze. Dobra. Też skoczę. Okej. I co zrobi ta dźwignia, którą sobie odblokowaliśmy, rozmawiając te... Aha. Dobrze. Zaraz sobie zeskoczymy i poukładamy. Ale jeszcze tutaj wpadnę i zobaczę, co tutaj mamy. O! Myliłem się. Jest jeszcze jedno miejsce dla ognistego Batmana. Ale ogółem oprócz tego już prawie w ogóle nigdzie nie ma niczego. Dobrze. To życie ja musimy sobie popiścić prądem. I oczywiście odblokuje nam się winda. Gdzie my zjedziemy? Już jesteśmy przy końcu tej misji. Tylko nie pamiętam, po co w ogóle... Gdzie my w ogóle zmierzamy? Przecież rotowaliśmy tyle tutaj obrazów. Skoro nie chcemy niczego ukraść, to gdzie my właściwie na ziemi? Musimy się z nim dostać? Możliwe. Bo w ogóle wpadliśmy do tego... tej galerii sztuki, czy tam... tego muzeum, czy co to jest, nie przypadkiem. Rozumiem, że tam nie doskoczymy. To jest raczej dla kobiet. Aż według tej gry kobiety wyżej skaczą, tylko one. A nie, jest kilka takich wyjątków. Na przykład Clayface wysoko skacze. A kobieta nie jest. Chyba. Mogę się mylić, może jest. Nie wiem, nie mówił nam. Dobrze. Ło, ciekawe miejsce. I co my mamy za tymi drzwiami wielkimi tam strzelanami? Pewnie to jest nasz cel. Ale co to jest? Kurde, dawno grałem i całkowicie zapomniałem, co my tam będziemy mieli. Czy w ogóle coś takiego wartego uwagi, czy po prostu wyjścia? Okej, to się zobaczy zaraz. No to też jest dla kobiet. Serio. Chamstwo. Tych frajerów udałoby się rozwalić. I jest. Wolne przejście. No co możemy z tym ogółem zrobić? Zanim popiścimy tam to coś, tam tą maszynkę prądem, to... doprowadźmy się to do końca i zobaczmy, co teraz ta maszynka zrobi. A! No i dobrze, zrobiłem. Rozumiem, że tam musimy doprowadzić dwie takie skrzyneczki, ale gdzie będzie druga taka? Oto jest pytanie. Ogółem Joker może sobie tutaj skorzyć, ponieważ jest odporny na toksyny. Często o tym zapominam, o tej możliwości, ale też... I jest mamy super złupięcie. No, jest druga skrzynka. Dobrze widzieć. Teraz musimy ogółem użyć dźwigni, żeby te dwie skrzynki włożyć na miejsce. A dźwignia, nie dźwigni, tylko dźwiga. Dźwiga, dźwig, dźwig. Tak, kropka. Jest tutaj. Proszę bardzo. Jeden na swoje miejsce. I drugi tutaj. Proszę bardzo. Bo tam jest jeszcze... to jest jeszcze coś. A ogólny strach jest potrzebny nam po drugiej stronie ze względu na to, że jak pewnie możecie zauważyć, tam jest wejście dla właśnie Stracha i nadal, jak już mówiłem, nie kumam, dlaczego Strach może otwierać takie wejście dla ogółem zagadki. Tak więc no, nie kumam. W każdym razie Strach używać tej magicznej mocy, której nie znamy. I to powinno już nam zakończyć level, chyba. No to, to jak już mówiłem, wyjście, po prostu chcieliśmy stąd uciec. Proszę bardzo. Da fuck! No i proszę bardzo. Strach. No w ogóle, ogólnie. Ja wolę na niego po prostu mówić strach.
A właśnie, niedawno wiecie co? Dawno nie byliśmy w sklepiku. Możemy tam teraz spać, bo czemu nie? Mamy sporo hajsu, a wiadomo. I Nikity, mniejsza. Arkham Asylum. Okej. Wolę Jokera. Chodź Joker, wpadnijmy, zobaczmy czy mamy może do ciebie jakieś nowe autka, albo nie wiem, samoloty, postacie, cokolwiek. Może będziemy mieli tamtego ziomka z shotgunem, bo nie wiem czy już go kupiliśmy. Postacie. O! Mamy taki helikopter takiego ziomala Jokera i helikopter policyjny. Coś jeszcze? Czy już wszystko? Wszystko trochę słabo. No ale ten... O! Komisarz Gordon! No nieźle, Gordon, tfu. Już wszystko. O, więc niewiele tego jest, ale... No cóż, coś tam kupiliśmy. A teraz rzeczy jestem, myślę, że się pożegnamy. Ja się już żegnam. Tak więc standardowo zachęcam do komentowania i subskrybowania. No i cześć. Jej.